Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. No, jesteśmy koło Leśnej Podlaskiej. I tutaj około 20 hektarów. Fent tam na mora z pługiem kun. Ora na świeżo. Bo zobaczcie, tutaj początek jest takiej ciężkiej ziemi czarnej. No ale jak na świeżo jest zaorane, to jeszcze jakoś to się rozbija. Wiadomo, parę grudek wleci, ale nie tak dużo. No, a tam dalej już w sumie jeszcze za jakieś 20-30 metrów jest normalna, lekka ziemia, więc to zbieranie idzie i tam jest bardzo dużo kamieni właśnie. No i tutaj nawigacja nie działa niestety, jest tutaj blisko granicy. Jakoś ten sygnał gubi. Tutaj jest tych dużych kamieni więcej, tej cięższej ziemi. Drobnego tutaj raczej nie ma. Kontynuujemy zbieranie w tym miejscu, co ostatnio zbieraliśmy. Zobaczcie, pełniutki zbiornik. Ciężko było dojechać, akurat resztka spadła na poprzecznik, który zaraz będzie zbierany. No i sypiemy na tą samą kupę, co ostatnio widzieliście na filmie. Jeden zbiornik wysypany, teraz drugi. Także jeszcze ta kubka się powiększy. No, dzisiaj grzeje, wam powiem, 28 stopni mi pokazuje samochód. A my sypiemy kolejny zbiornik, no i ta kupeczka się już powiększa bardzo mocno. Pół pola mamy mniej więcej zrobione, czyli około 2,5 hektara. Może wam pokażę teraz od tyłu, jak to wygląda z innej perspektywy. Wykonujemy właśnie ostatni przejazd na tym pierwszym polu. Generalnie pola są trzy. Dwa około 5 hektarów, jedno koło dychy. Teraz wam pokażę tą trawę, która się tak zbiera do zbiornika. Zresztą zobaczcie, leżą takie kępki na wierzchu po orce.
No i trochę tego do zbiornika wpadnie. Nie ma wyjścia. No ale to przegnije wszystko. No, wykonujemy ostatni przejazd i jedziemy na to kolejne pole, które jest tutaj obok. Zobaczcie, co tu się dzieje po zbieraniu. No, wydajność na tym polu wyszła około hektara w godzinę. Także elegancko. Walczny termometr pokazywał nawet 34 stopnie. Hiluxie 29. A ile jest naprawdę? Za dużo. Na szczęście tutaj nie padało i nie nadają na razie, tylko na południe Polski. Więc może się uda to jutro skończyć. Zobaczymy. Waltra ma tu co robić, prawie cały czas na 100% obciążenia. Z tego względu też, że tą trawę musi przewalać. Ostatni zbiornik i pole mamy skończone. Zobaczcie, jaki rodzynek tutaj odleciał. Kurczę. Od kubki. Leży bliżej. Trochę trawy tutaj takiej naciągnęło, w tym zbożu trochę było, a trawka przegnije, a kamień zostanie czysty. Lecimy dalej. A już mamy poprzeczniaki, można powiedzieć, na drugim polu zrobione i drugi zbiornik. Zobaczcie, ile trawy się nazbierało tu przy granicy, ale kamienia też sporo. Kamień z trawą, trawa nie przeszkadza. Ważne, że kamień zebrany. Sypiemy. Sypiemy trochę dalej, żeby do sąsiada nie leciało. Zbiorniczek zebrany i lecimy dalej. No zobaczcie, niestety no z takiego czegoś no to musi trawie polecieć, nie ma wyjścia. No i powoli, robi się wieczór.
Jesteśmy w połowie tego drugiego pola. No, jeszcze pewnie około 2-3 godzin do zakończenia. Pojedziemy na trzecie, ale nie wiem, czy to będziemy długo robić. Z tego względu, że to jest około 2 domów. No, może komuś będzie przeszkadzało hałasowanie. To jednak trochę zmiana się z tego jest. A chłopaki jeszcze go nie zaorali nawet, także ciekawe, czy dzisiaj skończą, czy będą robić za późno, czy nie. Zobaczymy. Kamienia tutaj trochę mniej niż na tamtym poprzednim polu, ale też się troszkę sypie. No i lecimy. Udało się jakoś tam uruchomić tą nawigację. Okazało się, że doładowanie konta wystarczyło w karcie. No i lecimy, z nawigacją to już dużo lepiej się robi, się pracuje. Szybkę, szybkę. Troszkę tego kamienia leci, teraz możecie zobaczyć sobie. No i tutaj jest mniej duża niż na tamtym poprzednim polu. No, 3 kółka mniej więcej na zbiornik wystarczają. Tak powoli nam to idzie. Tu już zostało, no nie wiem, 4 godzinki na pewno. I to pole będzie skończone. No i kochani, ostatni już przejazd na tym drugim polu. I kolejna działka będzie zrobiona. Tutaj pod koniec jakoś więcej tej trawy było. Też na kupie jest ona widoczna, to wam pokażę może jutro, jak będzie widno. Bo będziemy zbierać też kolejne pole obok. Zobaczcie, ile tutaj się muszek kręci. Masakra, na chwilę się otworzy kabinę, od razu wszystko się ładuje. Trochę materiału wam nagrałem, więc włożę wam jakiś tam odcinek z tego dzisiejszego dnia. Także to tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku.